Dzień dobry. Dziś teksty Stella, tym razem z Gdańska. Ja wiem, że już kiedyś byliśmy na Pomorzu i szukaliśmy śladów Śląska Cieszyńskiego w Trójmieście. Znaleźliśmy wtedy ulicę Józefa Golca w Sopocie, a tym razem Gdańsk. Jedziemy do stoczni. Jesteśmy przed Europejskim Centrum Solidarności. Oczywiście zaraz będziemy mogli wejść do środka, ale jeszcze chcę Państwu pokazać. Mamy przed budynkiem okrągły stół i tak jak możemy przeczytać, oczywiście jest to przedmiot, który nawiązuje do wydarzeń z 89, do wyborów i do idei okrągłego stołu, przy którym opozycja i władza wynegocjowały porozumienie i dlatego okrągły stół to dziś właśnie synonim zbliżenia, porozumienia i tak jak tutaj możemy przeczytać, służy rozmowom, działaniom warsztatowym, muzykowaniu, dzieleniu się posiłkiem i odpoczynkowi. Tak wygląda okrągły stół i będziemy wchodzić do Europejskiego Centrum Solidarności. Jesteśmy w środku. Na każdym piętrze można zobaczyć różne wystawy, które upamiętniają wydarzenia związane z tym miejscem, ale wjedziemy na górę, bo stamtąd zobaczymy sobie widok. Na górze zawsze człowiek może złapać trochę dystansu, czego sobie życzę i Państwu również w trakcie wakacji. Ale mnie interesuje jeszcze jedno miejsce, do którego zaraz się udamy. A w tym celu musimy zjechać. Wejdziemy jeszcze do tego budynku. Tutaj w sierpniu 1980 roku podpisano porozumienia sierpniowe. Jesteśmy w sali BHP, w takiej formule konferencyjno-muzealnej. Ja bardzo szybko przejdę przez wszystkie pomieszczenia, trochę opowiadając Państwu o tym. Oczywiście tych, którzy pamiętają, co się tutaj wydarzyło, jest bardzo dużo, ponieważ starsze pokolenie doskonale wie, że sierpień 80 właśnie ta sala BHP była miejscem obrad Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i podpisano tutaj porozumienia sierpniowe, które no były takim pierwszym przyczynkiem do powstania niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. I no można powiedzieć, że tak trochę w tym miejscu rozpoczęła się taka pokojowa droga do prób odzyskania suwerenności, niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Zresztą tak tutaj wszędzie możemy przeczytać, ale oprócz tego, że ta sala jest takim miejscem, symbolem walki z komunizmem, to ja chciałem Państwu pokazać akcent Śląska Cieszyńskiego i dlatego tutaj jesteśmy. Akcent Śląska Cieszyńskiego w Gdańsku już kieruje obraz na to, co jest potrzebne. Mamy piękny, akwatyczny obraz i autorem tej pracy, jak Państwo widzą, jest Marcela Kubaczka, o której możemy przeczytać wyżej. Marcela Kubaczka urodzona w 1988 roku w Cieszynie. Jej pasją jest malarstwo oczywiście i Marcela nie tylko maluje jakieś takie akwatyczne przestrzenie, ale też swoje inspiracje czerpie z innych miejsc, między innymi góry są też jej tematem. Jak Państwo widzą, oprócz takich wystaw marinistycznych była też na przykład wystawa obrazów w Miejskim Domu Kultury Prażakówka albo w Ustroniu, w którym pokazywała obrazy, gdzie niebo styka się z ziemią, jak można przeczytać. Marcela Kubaczka, mam nadzieję, że uda mi się Panią zaprosić do gościa OX.pl. No to nic, ja będę się żegnał. Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tekstów Stella.
z Gdańska.